Ile masz par butów? Więcej niż ty pytań. Dorota, jak twoje sprawy sercowe z Radkiem wyglądają? Był ten rozwód, czy nie? Dora ma taki charakter, że jej nikt nie zagnie. Ona ma takie gadane dobre. Jedyna szczera gwiazda. Znaczy, typiara udziela wywiadu, dostaje pytanie, jest chamska i ona jest Slay Queen Rel. A jak ja jestem jebanym bucem, to jestem po prostu jebanym bucem. Nie wyszukuje mi kurwa tego. Dobra, wezmę tą najbardziej podstawową, nie? I agree kurwa wszystko. To by była moja reakcja, gdyby ktoś nasrał do zlewu. Ej, dlaczego nasrałeś do zlewu? To bardzo niehigieniczne. To by było... A potem jest kurwa, że wyznałem ludzi w internecie. No ale patrzysz na to i co mam powiedzieć? Fajnie, mordo? Słuchaj mnie teraz uważnie, kurwa. Macie zamówić kilka... Proszę pani drink. Ale ja chciałam z lodu. Bardzo proszę. Słomka, tak? Bez piany? Przepraszam. Proszę bardzo. Przepraszam, czy mogę złożyć zamówienie? Ale to jest najbardziej. Drinki dla pana. Który jest bez alkoholu? Komentarz. Za te twoje odzywki kiedyś ktoś ci maskę oklepie, a Monachium nieduże. Uuu, o panie kurwa, zabrzmiało groźnie. Nie musisz pisać, że Monachium nieduże, sugerując mi, że... Co ci się dzieje, kurwa? Czemu masz kontuzję fryzury? Co to kurwa jest za fryzura? Daniel Stosio. Stosio się tu wydarzyło. Stosio się tu wydarzyło. Daniel. Kurwa, zaczeskę na połowie głowy? Że niby mnie znajdziesz, bo nie musisz mnie szukać, wystarczy wygooglować. Tak więc po chuj takie pierdolenie, Monachium nieduże, sugerujące, jaki ty kurwa groźny nie jesteś. Wygoogluj i przyjedź, jak coś sugerujesz. A po drugie, nie wierzę, że którykolwiek z nich przyjedzie. A wiesz dlaczego? Z jednego prostego względu. Bo te kurwa dzbany, które się ukrywają za fałszywym kontem, specjalnie to robią i wiedzą, co oni... Gdy Graham Bell wynalazł telefon, miał już 3 nieodebrane połączenia od Zlatana. Oto 7 faktów o Szwedzie, których mogłeś nie znać. W dzieciństwie Zlatanowi skradziono rower. Wściekł się i uznał, że od teraz sam zostanie złodziejem rowerów. Podczas gry w Ajaxie do tego stopnia pokłócił się z kolegą z drużyny, że ten rzucił w niego nożyczkami. Na szczęście chybił, a do tragedii zabrakło dosłownie kilku centymetrów. W Milanie natomiast Gennaro Gattuso na jednym z treningów podpadł Zlatanowi. Co z tym faktem zrobił Ibra? Po skończonym treningu podniósł Włocha, przerzucił nad siebie i wrzucił go do kosza. W wieku 17 lat Ibra zdobył czarny pas w taekwondo. Zlatan potrafi rozmawiać w 6 językach. Szwedzi tak bardzo kochają Ibrę, że dodali słowo Zlatanera do swojego słownika. Sam wyraz oznacza dominację. Sam Zlatan jednak nie zdominował branży odzieżowej. Jego marka o nazwie Ej... Wrzucił typa do kosza i chuj. Co to za idioci? Tuż do rzęs. Super. Wóźczyk do ust. W takim kolorze? Tak. Co to mogło? Błyszczyk do ust. No podkład, no. Używam. O Jezu. No tak, co się zakrywa krostę. Czyli? Korektor. No super. Od, wiesz, od paru lat, nie? Prywatnie nigdy cię o to nie pytałem, ale jak mam ochotę zadać to pytanie przez to, że tak rozmawiamy, możesz oczywiście nie odpowiedzieć. Czy to możesz z... A tego nikt nie szuka! Strona internetowa, która wygląda jakby była nielegalna. Jeżeli wejdziesz na tę stronę... 5, 2, 7, 8, patrzysz na mnie, jesteś 8. No spoko! 5, 2, 7... 8, sprawdzamy. Nie mamy nic i za wysoko. 4, 3, 1 i 0. Enter. Dobra, za wysoko, czyli będzie na 1. 1, dajmy 0, 4. No i tutaj jakaś. Sprawdzimy 8. O kurczę, za nisko. To 1, 4, 0 i 7.
Danisko. Aha, w takim razie 1. 7 nie ma. 0 jest tutaj. 0,4 będzie. Piątki nie ma, czyli 6. 6, 6 i 0. 4, tak? Nie? Za nisko. Czego jeszcze nie użyłam? A, 9. 9 nie użyłam, bo 7. 8. Ale bym popsuła, jakby to była ostatnia szansa. Ojoj. 5, 2, 7, 8. Patrzysz na mnie, jesteś. Up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Mogłabyś trochę tych porobić w międzyczasie. O, siemano stary, robisz ze mną może dzisiaj serię wiosłowanka? O, siemano stary, wiesz co? Akurat jestem w trakcie treningu, zaraz będę przechodził na wiosło. Możemy zrobić razem, akurat ci pokażę, jak zrobić to perfekcjonalnie, żebyś zaczął progresować z wiosłem. Dobra stary, zaczniemy od razu z grubej rury, założę jakiś duży ciężar. No kurde, jak ty to żeś za... No kurde. Ci pokażę wstępnie, jak to ćwiczonko się robi, mam nadzieję, że już kiedyś próbowałeś. Więc stajesz po prostu przed sztangą, na szerokość ramion, łapiesz, podnosisz i tutaj plecki chodzą, no to możesz spróbować. Pierwszy raz widzę takie ćwiczenie. Ja robiłem to zawsze swoją techniką, żeby właśnie sprogresować, tak jak ci na początku mówiłem. Czyli to, żebym co ja ci będę mówił, pokażę ci, jak to się robi. O to chodzi. Co on kurwa? Kurwa, straciliście mi minutę. Ogólnie ugotuję carbonarę. W piździe to mam, kurwa. Ogólnie... Chociaż kurwa nik adekwatny, kurwa, do wszystkiego. Boczek. Boże, to, że nie można nagrywać się z tego wojskowych. Nie można? Nie można. Czy wie pan, że nie wolno nagrywać się z tego wojskowych? No właśnie, proszę pana, nie wiem. A niech mi pan poda przepis, który zabrania tego. Mówi pan zakaz, ale nie wiem, nie jest w stanie podać przepis. Mówi pan o tabliczkach, których nie ma. Mówi pan o tak. Waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Czy wśród amerykańskich żołnierzy panuje realne przekonanie, że sojusz NATO zadziała w kontekście Polski? Tak, jeżeli oni wjadą do Polski, my mamy 2 tygodnie na to, żeby jakaś pomoc przyszła ze strony zachodnich państw i żeby pomoc była z Ameryki przyszła, bo sprzęt jest cały czas. Oni tego sprzętu Ukrainie nie dają, ten sprzęt jest bardzo niemiecki, jest konserwowany, tylko chodzi o to, która jednostka jest w stanie QRF, żeby być przetransportowani fizycznie ludzie do tego sprzętu. Oni tam są, jeżeli coś się zacznie, to oni tam mają być, dopóki pomoc nie przyjdzie. Jeżeli będzie 100% strat, to trudno. Czy wśród amerykańskich żołnierzy panuje realne przekonanie, że... Słuchajcie, przed chwilą założyłem się z Marią, że jeżeli uda mi się przejść tą gierkę w 3 próbach maksymalnie, to ona ogarnie kuchnię, a jeżeli mi się nie uda, no to ja. Więc pewnie będę musiał robić to ja, ale lecimy.
Aha, dobra. Czekamy, aż spadnie. Jedziesz? Jedziesz? Reset. Dobra, jeszcze raz. Pyk, 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 pyk. No co, nadal... No patrzę na reakcję. Kurwa, nie wyszło. Jeszcze raz. Dwie razy dźwięk naśladowszy, aż muszę wydawać. Dobra, teraz myślimy, myślimy. Pyk, niech ona spadnie sobie trochę. Pyk, trochę zahamuje. Bo... Nie, chyba mi się nie uda. Chyba mi się nie uda. Trzy razy już? No. Zgadnij ilość miesięcznych słuchaczy polskich raperów. Chciałabym powiedzieć to po raz ostatni, że... No, księżniczka z Żabki. Możecie kupić energetyki bez dowodu. Komentarze typu, że będzie tak jak z zerówkami, że pytają się mnie w Żabce i nie chcą mi sprzedać. Muszą wam je sprzedać. Chcę wam pokazać specjalnie dla was zrobioną półeczkę przez Żabkę, której nie wymagamy dowodu, ani nikt inny nie powinien od was brać dowodu. Dzik bez kofeiny, hegerki specjalnie dla was, 14 mg. Mogę założyć hak holowniczy do M3? Problem z Akoli jest bardzo popularny. Ja ci powiem, jak filmy pierwsze nagrywałem o fryzurach dla osób. To nie mam. Jak będzie żółty. O, moi drodzy! Masz problemy ze snem? Czy wiesz, że masz taki specjalny przycisk za swoim uchem, który pozwoli ci zasnąć? Ten przycisk nazywa się Anmian i oznacza spokojny sen. Chodź, poszukamy go razem. Znajdź otwór w swoim uchu. No, to na pewno. Kiedy rozpędzi się niebezpiecznie. Co z nami będzie? Będzie się niebezpiecznie. Oni otrzymali ponad 400 czołgów. My w ciągu roku wyprodukujemy i naprawimy 1600. Zdaniem amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną z ust Putina miało paść i to zdanie. Ukraina sama w sobie nie jest problemem. Problem stanowią zachodni aktorzy, którzy chcą zniszczyć rosyjską państwowość. Co prowadzi do jednego wniosku? Prezydent Putin nie zamierza poprzestać na Ukrainie. Premier Donald Tusk wysyła sygnał do Europy. Bez radykalnie zwiększonego wysiłku zbrojeniowego. Jak smakuje kebab znanego tiktokera jedzeniowego Kajo Tybijczyk, który zgromadził na swoim profilu ponad 300 tysięcy obserwujących? Przyjechaliśmy dzisiaj do Jeleniej Góry, a za moim plecami Halo Kebab. Wchodzę tam i sprawdzamy, jak smakuje kebab Kaja. Kebab Kajo Tybijczyka za 37 zł. Wybraliśmy w tym wypadku mięso mieszane, wołowo-baranie oraz kurczaka. W środku mamy... Reprezentant TikToka kontra reprezentantka Polski. Sprawdźmy, kto jest lepszy tutaj, czy lepszy. To spierdolnięta czy co? Ja pierdolę. Nie chcę się chwalić, kurwa, ale... Dobra, nie będę się chwalił. To jest marihuana.
Prosto z Holandii, świeżuteńka. No chyba, że wolicie skręcika, to zaraz zmarnuję. Proszę bardzo, wezwijcie na nas policję. No ale policja już tu jest. Widzisz? Jeszcze nie spróbował, a już go kopnęło. Ja jestem policjantką. Dobre. Natalia naprawdę pracuje w policji. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. To jest marihuana. Byłeś szczęśliwym dzieciakiem? Nie. A co to znaczy? A właśnie, jak coś, to po tych dwóch tygodniach nadal mi kurwa skóra nie zeszła z tego tatuażu. Ile pieniędzy miesięcznie potrzebujesz do szczęśliwego życia? Pewnie zawsze ogólnie. Zarabiałem więcej niż byłem w stanie wydać i no, tak wiadomo, montuję nie? sobie swój finansowy świat. I tak ogólnie pieniądze są najważniejsze. Żeby mi było tak luźno, fajnie, żebym mogła sobie pozwolić na podróże i utrzymanie moich dzieci, to 40-50 tysięcy. Kim ty kurwa jesteś ty? Ja pierdolę. Pieniądze szczęścia nie dają. A, no wiadomo, nie? W Warszawie tak to 12 tysięcy. 40 tysięcy? Z piątkę? Myślę, że nie więcej niż 10. Myślę, że... Ja pierdolę, no ja nie mogę tego słuchać, kurwa. Ile potrzebujesz pieniędzy do życia? 10 tysięcy. A ile wydajesz? No, z 200. O chuj ci chodzi, kurwa. Że szczęście to nie są pieniądze, o. No wiadomo, nie? Kurwa, mówi to typ, kurwa, w okularach i wygląda jak, kurwa, E.T. Go Home. 3 dni temu zdałam prawo jazdy, albo 4, coś takiego. W każdym razie jestem świeżym, młodym kierowcą. No i moi rodzice wychodzą z... A, dobra, 4 minuty niż pierdolisz, to nie mam czasu. Cześć, jak masz na imię i powiedz nam najładniejszą osobę w szkole? Jestem Ida i najładniejsza osoba w szkole to Igor 4A. Cześć, jak masz na imię i musisz być najładniejszą osobą w szkole? No to Igor 4A i Łukasz 4A. Okay. Hej Łukasz, powiedz nam najładniejszą osobę w szkole. Laura 3A. Hejka, jak się nazywasz i kto jest według ciebie najładniejszą osobą w Kuroniu? Laura i najładniejszą jest to Stówka. Hej, to Stówka, kto jest najładniejszą osobą w Kuroniu? Hello, jest to Patryk Górski, ewidentnie. Dobra, dziękuję. Siema stary, jak się nazywasz i kto jest według ciebie najładniejszą osobą w Kuroniu? Jestem Patryk i moim zdaniem najładniejszą osobą w Kuroniu jest Zuzanna Brazowska. Elo, jak masz na imię i powiedz nam najładniejszą osobę w szkole? Jestem Zuzia i najładniejszą osobą jest pani prezydent Maria Rotunda Bartni. Dziękujemy. Dzień dobry pani Rotundo, kto jest najładniejszą osobą w Kuroniu? Myślę, że jest to nasz przewodniczący pan Paweł. Okej, dziękujemy. Hej Paweł, kto jest najładniejszy w Kuroniu? Bartek Posadowski, 3A. Super, dziękuję. Dzień dobry panie Bartłomieju. Władca może być tylko jeden. I dlatego właśnie w tym miejscu Chunio zostaniesz w pierdol, jakiego świat nie widział. Nie licz na żadną litość od cesarza. Nie będziesz mi się... Tylko bramkarze zrozumieją ten film. Obite ciało. Oni mają coś z głową. Ja nie rozumiem, jak można się tak rzucać i walczyć o każdą piłkę. W sensie szacun, ziomeczki, ale tutaj na przykład zrobiłem sobie zwykłe rzucenie się na pokaz i już sobie biodro stłukłem. Wypuszczenie piłki. Nie zauważysz, dopóki nie powiem, że to robisz, tak jak z mruganiem. Każdy bramkarz sobie w ten sposób wypuszcza piłeczkę. A najlepiej, jak zatrzyma się na linii, to już maks satysfakcja. Ale najlepszy jest mecz życia. Czyli taki meczek, po którym nawet twoi koledzy z drużyny powiedzą, że dobrze grałeś. A to już jest wyczyn, bo bramkarz po obrońcy to drugi niedoceniony. I tak jak mówiłem. Tylko bramkarze zrozumieją ten film. Obite ciało. Pierdolę. Dobry. Elo. Ale pojebane. Co takiego? Że Kasu się bije w fejmie? Na 20 w main evencie? Miałem live'a jak coś. A. A to oficjalny już jest, czy nie? Ja pierdolę, kurwa mać. Powiem ci tak, będą telefony i paradoksalnie nie będą pytać o kuraka o tym razem. Ale to nie odbieraj. No. A, napiszę. Więc Pan Bóg mówi do świętego Piotra, idź tam do bramy.
I look good. Okay. I look good. What do you think, my friend? Shining. Because I cry a lot today. Takie pojebane było, jak kontuzji dostał. Paradoksalnie ten skurwysyn, kurwa, napastnik zagrał jeden dobry mecz w życiu i kurwa przez przypadek trafił piłką. Byłem w klubie. Sylwester w Lwowie podczas wojny. Pojechaliśmy pociągiem z Krakowa do granicy, a stamtąd już taksówką do Lwowa za 60 zł. Tak się prezentuje lokum. Płaciliśmy około 375 zł za osobę za 5 dni. Od razu po przybyciu zastał nas alarm bombowy. Centrum Lwowa, dużo ludzi, miasto żyje normalnie. Poza widokiem wielu wojskowych oraz osłoniętych budynków i rzeźb, aby nie zostały zniszczone. Odwiedziliśmy także Targ Lwowski, na którym można kupić różne starocie i inne ciekawe rzeczy. Jak to jest, że od wielu lat nie płacę ani grosza za pali... Ej, nie no dobra, Bitcoin jest znowu na poziomie 15 tysięcy, kupujemy, nie? Nie, poczekajmy na 10 tysięcy, bo teraz może być korekta i może spaść. No nie wiem, myślę, że jak coś to chyba lepiej kupować i uśredniać, jak spadnie do 10 tysięcy, nie? No dobra, jak chcesz, ale jestem pewien, że Bitcoin spadnie do 10 tysięcy, a wtedy ja będę mógł kupić taniej niż ty. Co dzisiaj robimy, Muniak? Chuj nie będzie, kurwa. W kosza, można powiedzieć. Masz piłkę? Nie mam piłki. No masz. Może gdzie? Ja mam. Nie mam, a ty masz? Nie mam piłki. Jak to kurwa nie masz? No nie mam. Kurwa co? Nie mam piłki. Kurwa jak to nie masz, chciałem w kosz kurwa pograć. Kiedy rozpędzi się to będzie, co będzie. Świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z... Ja zadawałem Piotrek. Leje wina do kielicha, czy dla ciebie liczy chwila, się czy liczysz mi kochaj, ona szepcze mi do ucha, ja pierdolę. Skróty klawiszowe, które może uratują ci życie, albo chociaż powinieneś je znać. Słyszysz, że zaraz do pokoju wejdzie twoja mama i masz silną potrzebę popatrzenia na pulpit? Kliknij Windows plus D. Dzięki temu, zamiast okna przeglądarki, ty i twoja rodzicielka zobaczycie, że marnujesz czas na oglądaniu i... Kurwa,
kurwa, ten to trochę wygląda, jakby był chory, ty. Ale nie chcę nikogo obrażać. Dobra, źle powiedziałem. No kurwa, no taki, wiecie, taki... No taki wygląda, jakby grypę miał co najmniej, nie? A może speszony jest. Dobra, nie powinienem tak mówić. To akurat się tutaj przyznaję. Nie można szejmować dzieci. Zachowałem się jak zwykła kurwa. Przyjebię se młotkiem w głowę za to. Ała. O kurwa, ty. Aż mi w uchu zamrowiło. No, ale kara się należała. Przepraszam Przepraszam dla pana dziecka. Jesteś mega spoko. Jak mnie oglądasz, to przestań. A jak nie chcesz, to możemy, kurwa, zagrać Fortnite'a. No ale, kurwa, no bo to nie jest tak, że ja chciałem być niemiły, bo teraz się źle czuję. To nie jest tak, że chciałem być niemiły, ale wiesz, stoją tam takie skurwysyny 1,70 m, no i zostaną taki, jeszcze tak się skulił, tak jakby, wiesz. Może się wstydzi, no. Czemu wszyscy mają takie, kurwa, takie fryzury dziwne teraz w szkole? Stary, tu każdy ma tą samą fryzurę. Kurwa, absolutnie każdy w tych samych włosach chodzi. Pierwsze pytanie, czytam uwagę. Jak wyrażamy coś, czego nie da się opisać słowem?